kiedy Tomek zaprosił mnie do złożenia życzeń świątecznych, to pojawiła się w mojej głowie pierwsza myśl, że zmartwychwstanie zaczyna się właśnie od głowy. To znaczy, głową jest nasz Pan Jezus Chrystus i On pierwszy zmartwychwstał spośród tych, co pomarli. A my o tyle zmartwychwstaniemy, o ile będziemy złączeni z naszą głową, z naszym Panem Jezusem Chrystusem i będziemy Kościołem, czyli Jego ciałem, a między sobą, siostrami i braćmi. Dlatego życzę, żebyśmy rzeczywiście budowali jedność między nami, żebyśmy stawali się Kościołem, ciałem Chrystusa i żebyśmy też byli Jego ludem, czyli tymi, którzy idą za naszym Panem, pasterzem, słuchają Jego głosu i idą za Nim. Nie tak jak wielu ludzi tutaj teraz na Ostrowie Tumskim, którzy chodzą tam i z powrotem, żebyśmy nie chodzili swoimi różnymi drogami, ale właśnie w jednym kierunku i tam, gdzie nas prowadzi nasz Pan Jezus Chrystus, czyli do nieba. Tak, bracia i siostry, za chwilę w tej jedności staniemy tutaj na liturgii paschalnej, wielkosobotniej, gdzie będziemy ogłaszać, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że On żyje. I niech ta myśl, że On żyje, będzie w waszych domach. Niech On napełnia wasze rodziny swoim pokojem, swoim błogosławieństwem, swoją radością. Niech będzie z wami przez cały czas. Miejcie tą świadomość i tą świadomość, że nasza Ojczyzna właśnie jest w niebie. Najlepsze przed nami. Alleluja!